śladami ludzi i miejsc dotarliśmy do dzielnicy kolejowej. Do Nowego Sącza pierwszy pociąg przyjechał w 1876 roku. Wokół dworca zaczęła powstawać dzielnica, w której mieszkało coraz więcej kolejarzy. Dziś na podróż w czasie zapraszam Państwa wspólnie z historykiem doktorem Łukaszem Połomskim. Może być inaczej. Zaczynamy naszą podróż od dworca kolejowego. To właśnie tutaj wjechał pierwszy pociąg w 1876 roku. I tak się zastanawiam, jak zareagowali sądeczanie w ogóle na kolej? Pierwszy pociąg wjechał tak, urodziny najjaśniejszego pana oczywiście. Oczywiście. Trzeba było zrobić polityczny event. 18 sierpnia 1876. No i cóż, sądeczanie nie byli zwolennikami tej nowości, jak wielu innych w historii. Natomiast tutaj przede wszystkim protestowali, tłumacząc się fantastycznymi niejednokrotnie jakby powodami, dlaczego nie chcą. Na przykład uważali, że uwaga, powietrze zostanie zanieczyszczone, tak? Prekursorzy ekologii, gdyby doczekali dzisiejszego smogu, to by się mocno zdziwili, jak może być zanieczyszczone powietrze. No ale dobra, prawda, doszło do tego, urodziny najjaśniejszego pana, wjeżdża tutaj pierwsza lokomotywa, dworzec wyglądał inaczej, bo był inny, ten jest dopiero zbudowany na początku XX wieku. I sądeczanie myśleli, że wjechał smok, który zionie ogniem, z którego leci dym. I relacje właśnie są takie no, trochę szokujące, prawda, że ta droga żelazna właśnie do Nowego Sącza zawitała. Ale jak się okazało to, że ta kolej jednak tutaj, ten smok ziejący wjechał, pierwszy parowóz, no było to wydarzenie, które zmieniło bieg historii Nowego Sącza. Osobiście uważam właśnie ten dzień 18 sierpnia roku 1876 za wydarzenie przełomowe, bo Nowy Sącz został włączony do tej całej sieci linii kolejowych. I te linie kolejowe od tej pory otworzyły się na Nowy Sącz i Nowy Sącz na nim. To jest okno na świat, gdyby nie ten dworzec kolejowy, te tory kolejowe, warsztaty kolejowe, które tutaj obok powstały, to Nowy Sącz nie byłby tym samym miastem, dlatego że tak naprawdę tutaj pracowała niemalże, czy utrzymywała się 1/3 mieszkańców miasta przed wojną z tych warsztatów, tak? Przyjeżdżali ludzie, a więc Nowy Sącz nie był wykluczony komunikacyjnie. To było niezwykle ważne. Co by się stało, gdyby nie było tej linii kolejowej? Być może zostalibyśmy dzisiaj niewielkim miasteczkiem, bez urazy dla tych pięknych miasteczek, ale jak Limanowa czy Grybów, które prawda, nie miały tej możliwości wykorzystać tak linii kolejowej, jak Nowy Sącz to zrobił. I brawo naszym włodarzom z tamtych czasów, którzy mimo wszystko tego nieraz oporu społecznego tego potrafili, smoka nie popędzili, tak, nie? Tak, nie popędzili, tylko potrafili pojechać do Wiednia, spotkać się z władzami. Mieliśmy tam świetnego człowieka, ministra skarbu Juliana Dunajewskiego, który potrafił jeszcze, jak to się dzisiaj mówi, lobbować za tym projektem. I mamy w Nowym Sączu kolej. Ale dworzec, tak jak w wielu polskich miastach, był takim centrum kulturalnym, bo tutaj toczyło się życie, prawda? To nie jest ten dworzec, który widzimy. Tak, tak. Nikogo tam nie ma akurat teraz. Gdybyśmy tutaj byli, prawda, przed wojną, można przypuszczać, że tłum ludzi, którzy przyjeżdżali, wyjeżdżali. Do tego, prawda, ludzie, którzy właśnie się spotykali tutaj obok. A więc było to takie centrum życia właściwie, tak? Trzeba też wspomnieć o tym, że tutaj powstawała właśnie dzięki temu dworcowi dookoła taka infrastruktura i restauracje i różne rzeczy, które sprzyjały podróżnym, tak? Właśnie wyjeżdżającym. No i prawda, te pociągi, które wyjeżdżały, też były inne niż dzisiaj, tak? Były, prawda, zabytkowe. Tak, dzisiaj byśmy powiedzieli, że przypominały tę piękną lokomotywę, która stoi przed dworcem kolejowym. Można je zobaczyć w Chabówce. Tak, można właśnie, albo korzystając z retro pociągów, które też
tutaj z Nowego Sącza wyruszają, a więc był to całkiem inny świat. Też inne okoliczności były istnienia tego dworca w czasie I wojny światowej, II wojny światowej. Na przykład w czasie I wojny światowej tutaj była ta słynna herbaciarnia Czerwonego Krzyża, o której wspominaliśmy, tak, że właśnie tutaj są nawet zdjęcia, jak sądeczanki w specjalnym, prawda, miejscu wydawały herbatę potrzebującym, wydawały jakieś towary, rzeczy, przedmioty dla rannych, potrzebujących żołnierzy. A więc było to miejsce bardzo ważne, ale też miejsce historyczne, dlatego że to właśnie tutaj, już 31 października 1918 roku, właśnie na koniec I wojny światowej, pojawił się ten słynny transparent "Niech żyje wolna i niepodległa Polska", czyli można powiedzieć, że w Nowym Sączu też tutaj rozpoczęła się niepodległość. A z racji, że to był 31 października, może i nawet w całej Polsce. Ale też był świadkiem takich tragicznych i smutnych wydarzeń w Nowym Sączu. Tak, tak. I to znowu sierpień, 80 lat temu, dokładnie w sierpniu 1942 roku. Stąd dokładnie, gdybyśmy spojrzeli w tamtą stronę, ostatni tor, nazywany torem żydowskim, to był tor, z którego wywieziono 1/3 mieszkańców Nowego Sącza. Niewyobrażalna rzecz, wyobraźmy sobie dzisiaj, że znikają dwa duże osiedla, Barskie i Millennium, są zapakowane i opuszczają Nowy Sącz. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Stąd też wywożono ludzi do obozów koncentracyjnych. Te wydarzenia upamiętnia tablica, która znajduje się we wnętrzu dworca. A więc jest to miejsce, które ma naprawdę taką wielowymiarową historię. Od tych dzisiaj śmiesznych początków, po te smutne i tragiczne wątki związane z II wojną światową. No i gdyby nie to miejsce, nie byłoby wszystkich kolejnych, do których się udamy. Nie byłoby, bo to jest serce dzielnicy kolejowej. Kolejowe planty, które właściwie swój blask straciły dawno temu. No niestety jest to taki troszeczkę park zapuszczony, można powiedzieć. Ale, delikatnie mówię. Delikatnie, ale to jest park, który ma bardzo ciekawą historię. Z racji, że wspominaliśmy na dworcu, że sądeczanie byli takimi obrońcami ekologii. Tak? Być może dlatego właśnie kolejarze postanowili stworzyć te planty kolejowe, ten park w tym miejscu. No i właśnie on powstaje niedaleko dworca kolejowego. Gdybyśmy popatrzyli tam dalej ulicą, oczywiście kolejową, mamy łazienki kolejowe, które też stanowiły takie centrum życia dzielnicy kolejowej. No ale skupiając się na tym parku, on powstaje obok dworca i jest takim centrum wypoczynkowym, rekreacyjnym. Ma stanowić to centrum zarówno dla tych, którzy tutaj mieszkają, ale też dla tych, którzy przyjeżdżają i na przykład chcą, prawda, spędzić czas na wolnym powietrzu, a niekoniecznie w poczekalni, zresztą pięknej poczekalni dworca kolejowego. No i ten park też żył w niedzielę. Mamy relacje od starszych ludzi, że tutaj bardzo często orkiestra jakaś przygrywała. Tak, tutaj był taki czas, że rodziny wychodziły i spędzały czas z dziećmi, świąteczny czas wolny. Nie było galerii. Nie było galerii, nie było innych rozrywek ani smartfonów, więc tutaj po prostu można było kupić lody, można było spędzić miło czas z dziećmi. No i tak naprawdę historia ta przyjemna tego parku zaczyna się kończyć w okolicy II wojny światowej, tak, gdzie tutaj właśnie ten teren też trzeba wspomnieć, zakładów kolejowych i pobliski teren, to jest teren, gdzie Niemcy lokują też obóz pracy. Tutaj między innymi w tym obozie pracy pracowali Polacy, ale początkowo szczególnie dużo Żydów tutaj było w tym obozie. I tak naprawdę po tej II wojnie światowej ten park już nigdy nie wraca do takiej świetności, jak myślę, jaka była, była kiedyś. Czyli to było takie stopniowe wygaszanie tego takie miejsca. Takie stopniowe wygaszanie. Jest jeszcze jedna historia związana z tym parkiem kolejowym. No właśnie tragiczna, już z okresu powojennego, rok 66, 13 marca, dochodzi tutaj do eksplozji, nie wybuchu. Trzech chłopców tutaj ginie. Jest to wstrząsające wydarzenie po wojnie dla Sądeczan, tym bardziej, że ci chłopcy, jak mówią relacje, przewieźli ten niewypał właśnie autobusem i postanowili właśnie tutaj się nim zająć. No i skończyło się to bardzo, bardzo, bardzo tragicznie. Jest to taka tragedia, która jeszcze w wielu głowach Sądeczan wiąże się
wiąże się z tym miejscem. Nawet mówiono, że ci chłopcy właśnie to są ostatnie ofiary II wojny światowej, no niestety bardzo tragicznych okolicznościach, które tutaj zginęły. Jesteśmy na Plankach, byliśmy na dworcu i teraz koniecznie o dzielnicy kolejowej, która jest swego rodzaju ewenementem, prawda? Tak, jest ona fenomenem, ona się znajduje tam, prawda? Stara kolonia kolejowa, która właściwie można powiedzieć jest jednym z unikalnych takich założeń architektonicznych, jeżeli chodzi o dzielnicę robotniczą. To coś niebywałego, że właściwie w Nowym Sączu powstało takie osiedle. Osiedle, które zostaje zaprojektowane w latach, na początku lat 90., a ta realizacja, budowa tego wszystkiego to z rok 1892, a więc to 30, tak? Dobrze liczę, 130 lat temu. Powstaje osiedle, w którym są domki, które wyglądają niemalże jednakowo, to znaczy tam są domki większe i mniejsze, ale gdyby na to spojrzeć, no to to jest taka zunifikowana... Zdecydowanie. Dla mnie jednakowo, jak zobaczyłam tą dzielnicę pierwszy raz, wszystkie wydały mi się jednakowe. Wszystkie wydawały się jednakowe, ale to założenie też było bardzo fajne, bardzo ciekawe, dlatego że te domki, oprócz tego, że były dosyć takie nowoczesne, jak na tamte czasy oczywiście, to na przykład posiadało ogródki, tak? Czyli też pomyślano o tym innym aspekcie życia codziennego. No i właśnie ta dzielnica, no tutaj mieszkali kolejarze, tutaj mieszkali robotnicy, tutaj mieszkało bardzo dużo ludzi, oczywiście na początku kolejarze głównie, ale potem ta dzielnica miała bardzo różnych lokatorów. W jednym z tych domków, które tam się znajdują, za nami no, mieszkała na przykład Danuta Szaflarska, tak? Ze spisów wynika, że właśnie na ulicy bodajże Podhalańskiej razem z mamą mieszkała i stąd chodziła do szkoły słynna, późniejsza słynna polska aktorka. Czym się wyróżniała na owe czasy ta dzielnica kolejowa na tle pozostałego Nowego Sącza? Nowoczesnością. Nowoczesnością, dlatego że kolejarze to było w ogóle bardzo postępowe środowisko. Jeszcze do tego wrócimy, ale ta postępowość objawiała się także w różnego rodzaju wyposażeniu mieszkań, niejednokrotnie w toaletach, tak, które były, które tutaj być może nawet najwcześniej w Sączu się pojawiały. No, tego nie sprawdzałem, ale myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie. No, mnóstwo takich nowinek technicznych, które były w mieszkaniach, to myślę, że właśnie u tych kolejarzy były, dlatego że kolejarze, szczególnie ci, którzy byli maszynistami, to byli ludzie bardzo zamożni. Teraz to był taki topowy, jak dzisiaj się mówi, zawód w Nowym Sączu. Zarobki maszynisty były spore. Zresztą na kolei była zawsze stała praca, więc mówiono w Nowym Sączu, że kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej, tak? I w związku z tym bycie w tej grupie prestiżowej kolejarskiej braci, no to było naprawdę, naprawdę coś. Co o tej dzielnicy możemy powiedzieć dzisiaj? Znaczy, chodzi mi o te domki, zabudowy, jak to się zmieniało na przestrzeni tych ostatnich lat? Czy ten trzon jednak został tych właśnie potomków pierwszych kolejarzy Nowego Sącza? Myślę, że zmieniła się struktura mieszkaniowa, na pewno nie mieszkają tam wszyscy ci, którzy są potomkami kolejarzy. Natomiast sama ta zabudowa jest dosyć unikalna. Myślę, że za mało ją doceniamy w Nowym Sączu, a warto o tym pamiętać, że jest to właśnie rzecz, która jest dosyć wyjątkowa w skali całej Galicji, a więc było to, jest to coś, co powinno być naszym też dziedzictwem, w pewnym sensie dziedzictwem też takim historycznym Nowego Sącza. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że po drugiej stronie, tam po drugiej stronie ulicy Batorego, między innymi tam znajdowały się tak zwane baraki kolejowe, które to baraki jeszcze istniały po II wojnie światowej. I te baraki kolejowe były zgoła innym światem niż tutaj. One według przekazów rodziny Aleksandru, o której też wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, powstały na gruncie ofiarowanym przez Konrada Aleksandra w czasie I wojny światowej. No i potem z racji, że służyły, prawda, uchodźcom, służyły różnym ludziom, którzy tego potrzebowali. No i potem, jak to bywa w Polsce, coś, co ma być tymczasowe, bardzo często zostaje na dłużej. No i te baraki potem oczywiście nie były zapuszczone, takie biedne, jak to było przed odzyskaniem niepodległości, ale mimo wszystko to było trochę takie zderzenie światów tej
kolejarskiej, nowoczesnej dzielnicy, z tą dzielnicą właśnie, która była po drugiej stronie Alei Batorego, światem tych kolejowych baraków. Kolejne miejsce na naszej mapie, dom robotniczy, były już dom robotniczy, takie właściwie centrum kulturalne, ale nie tylko kulturalne, także centrum polityczne, bo tutaj była kiedyś siedziba PPS-u, działał teatr amatorski, był tutaj nawet Piłsudski chór, czytelnia. Powiem Ci, jak zaczęłam czytać, co tu się działo, to jest aż niewiarygodne, jak kiedyś żył Nowy Sącz. Dzielnica kolejarska. Dzielnica kolejarska. Tak jak wspomniałem, tu byli strasznie aktywni, bardzo aktywni ludzie, którzy tutaj właśnie się skupili, ale warto wspomnieć, że jesteśmy na ulicy w ogóle Zygmuntowskiej, którą według kilku starszych osób, które tutaj rozmawiałem, nagrywałem relacje, nazywano kolejarską marszałkowską, tak? A więc była to taka, można powiedzieć, ulica, jedna z głównych ulic właśnie tego kolejarskiego świata, kolejarskiej dzielnicy. Sam dom robotniczy powstaje, no znowu, na czyjej parceli Konrada Aleksandra, który sprzedaje tę parcelę na początku XX wieku. Kolejarze nosili się z budową takiego domu robotniczego już w XIX wieku. Ale przepraszam Cię, Łukasz, ja zachęcę naszych widzów, żeby podrążyli trochę historię rodziny Aleksandrów, bo to jest niezwykła postać, nie jedna z tego rodu. Tak, tak. I w odcinku o, prawda, Ewangelikach w Nowym Sączu, mówiliśmy o Aleksandrze. Tak. Ale wróćmy do domu robotniczego, bo było takie założenie, żeby właśnie takie centrum powstało tutaj. Ono tak naprawdę miało się nawet początkowo, mówiono o tym, że zajmować też takim pośrednictwem w pracy, tak? Ale wyszło wspaniałe Centrum Kultury. Ten budynek projektu Jana Stobieckiego powstaje w 1907 roku. I tak jak wspomniałaś, staje się właściwie dla świata kolejarskiego wszystkim. Tak. Orkiestry, biblioteki, no tak. to w ogóle osobny odcinek o tym budynku można by teatr amatorski nakręcić. Tak, orkiestra kolejowa, tak, gdzie czytelnia, chór. Dyrygent po próbach stawiał beczkę piwa swoim muzykom, tak. Tak, można by mówić i mówić godzinami o tym budynku, natomiast chciałem powiedzieć, właśnie wrócić do tego ciekawego wątku z Józefem Piłsudskim, bo ta dzielnica kolejowa, jak i Piłsudski, to była dzielnica, w której było bardzo dużo socjalistów. Piłsudski był socjalistą, nie zapominajmy o tym też. I w związku z tym, że powstawały te organizacje niepodległościowe, między innymi Związek Walki Czynnej, to jeżeli Piłsudski bywał w Nowym Sączu, to bywał właśnie wśród swoich, a więc tutaj między innymi w domu robotniczym. I ten dom robotniczy, który był trochę taką, może nie odpowiedzią, ale w pewnym sensie lustrzanym odbiciem Sokoła. Sokoł, który był konserwatywny, wiązał mieszczan tam ze Starego Miasta, to tutaj był dom robotniczy, który właśnie skupiał się wokół PPS-u przedwojennego i tak dalej. Mamy tutaj zresztą tablicę poświęconą jednemu z działaczy socjalisty, posła też Marka, tak? Ale ci działacze właśnie tutaj obchodzili różne rocznice, pochody pierwszomajowe też wiążą się z tym miejscem. No i dużo innych, innych historii. No nie wiem, można by opowiadać godzinami. Ale co później się stało, kiedy już rzeczywiście to się pozmieniało w tym Nowym Sączu, kiedy kolej przestała odgrywać takie duże znaczenie? Bo ten budynek też przechodził swoje koleje. No po II wojnie światowej ta kolej, to nie jest tak, że ona umarła w Nowym Sączu. Dalej było to i jest żywe środowisko kolejarskie. Natomiast no, budynek faktycznie zaczął popadać w ruinę. Między innymi mieściło się to kino kolejarz. Tak. No i budynek na szczęście uniknął losu wielu, które zostały skazane na takie albo szpetne przebudowy, albo w ogóle niszczenie. Został pięknie odnowiony i przypomina o tej barwnej historii właśnie tego miejsca i dzielnicy kolejowej. Ostatnie, ale jakże ważne miejsce na mapie naszej wycieczki dzielnicą kolejową. Kościół kolejowy. Tak jest. Tak, zbudowany przez, właściwie nie zbudowany, zaprojektowany przez galicyjskiego Gaudiego. Takiego wybitnego architekta z przełomu XIX-XX wieku, Teodora Talowskiego. Tak, Teodor Talowski to jest architekt, który w Galicji słynął z takiego polotu. Jego projekty do dzisiaj zachwycają. Ten kościół akurat jest jednym z dwóch
projektowanych przez niego w Sączu, drugim jest Kościół Świętego Kazimierza, czyli kaplica szkolna. No i Teodor Talowski ten kościół trochę wzoruje na wielu swoich projektach, jest zbliżony do wielu jego kościołów z jedną wieżą, jak chociażby słynny kościół świętej Elżbiety we Lwowie. Jeżeli ktoś był naprzeciwko dworca kolejowego, właśnie ten kościół się wznosi. I ten kościół nasz sądecki również nosi wezwanie świętej Elżbiety. No właśnie, no właśnie. Jak to zwykle kościół pełnił nie tylko rolę modlitewną. Tak, to było też takie centrum duchowe, można powiedzieć, dla mieszkańców dzielnicy kolejowej. Ale chcę wrócić trochę do wezwania, dlatego że kolejarze, aby w ogóle ten kościół tutaj powstał, potrzebowali funduszy. I aby to uczynić, wymyślili taki pretekst, że w 1898 roku przypadało 50-lecie panowania cesarza Franciszka Józefa i kościół miał nosić wezwanie świętej Elżbiety, patronki jego żony, słynnej Sisi. I stąd święta Elżbieta, i stąd ten kościół z dotacji właściwie państwa, prawda, kolei, dyrekcji kolei państwowych austriackich, bardzo przychylnie się odnosili do tego projektu i dlatego też ten kościół tutaj powstał. Tutaj dzisiaj widzimy tiarę papieską, tak, potrójną koronę, ale kiedyś znajdowały się literki FJ Franciszek Józef. Nie zapominajmy, że byliśmy cały czas w Galicji w tamtym właśnie czasie. Ale niewiele brakowało, a byłaby tutaj cerkiew. Tak, ponieważ kiedy budowano kościół, czy jak mówiono też często kaplicę kolejową, Rusini, którzy mieszkali w Sączu i pracowali na kolei, stwierdzili, że im też pasowałoby mieć swoją świątynię i wówczas odnieśli się do tego, żeby właśnie przejąć ten kościół, żeby tutaj była cerkiew. Kazano im sporządzić spis, ilu ich jest w Sączu. Okazało się, że niezbyt wielu i dlatego sprowadzono tutaj jezuitów, którzy przybyli na początku XX wieku i prowadzą duszpasterstwo w tym kościele do dnia dzisiejszego. Ale wspomniałeś o tym, że ten kościół oczywiście ma swoją patronkę, niemniej jednak kościół kolejowy to funkcjonuje do dziś. Tak, ma swoją patronkę, natomiast to, że jest związany z kolejarzami, to jest rzecz ważna do dnia dzisiejszego. Trzeba wspomnieć o tym, że jak jezuici tutaj przybyli pierwszy raz, to kolejarze ich powitali niezbyt fajnie, dlatego że krzyczeli do nich, żeby się wynosili stąd, hańba i tak dalej. Ale z biegiem czasu coraz bardziej się przekonywali do tych jezuitów. Takim wielkim duszpasterzem w tym kościele był ksiądz Józef Bury, który był pierwszym proboszczem tej parafii. Tutaj parafia zostaje utworzona na początku lat 30. XX wieku. Ksiądz Józef Bury był takim duszpasterzem robotników, faktycznym duszpasterzem robotników. No i też niewątpliwie postacią, która odegrała ważną rolę w czasie II wojny światowej, bo właśnie ksiądz Bury pomagał tym, którzy uciekali na Czechosłowację, na Węgry właśnie przez kolej. Tak? Kolej to tutaj ten dworzec był ciągle ważny też w czasie II wojny światowej. No i ksiądz Bury właśnie był taką pozytywną postacią. Niestety w czasie II wojny światowej zmarł na czerwonkę. To była taka epidemia, która panowała wówczas w całym Nowym Sączu. To powiedzmy, wróćmy teraz do tej działalności kościoła, nie tylko właśnie te jako, nie wiem, modlitewnej działalności, gdzie sądeczanie przychodzili, ale też takiej działalności szerszej, czyli kulturalnej. Tak, ponieważ bardzo szybko jezuici zorientowali się, że tutaj jest bardzo dużo socjalistów i zaczęli trochę rywalizować z domem robotniczym, który był centrum socjalistów i oni tutaj chcieli stworzyć swoje własne instytucje i tutaj działał dlatego teatr, tutaj działały inne organizacje kulturalne, które faktycznie z biegiem czasu coraz bardziej zaczynały tych kolejarzy do siebie przekonywać i można powiedzieć, że zaczęła panować taka równowaga pomiędzy tymi dwoma światami jezuitów i kolejarzy, socjalistów, tych, którzy byli tam w domu robotniczym. I to życie było cały czas tutaj pokojowe, żeby nie było, że były jakieś wojny, utarczki i starcia. No właśnie, chciałam zapytać o to środowisko kolejarskie, no bo to tak jak wszędzie było podzielone też politycznie, prawda? Tak, było podzielone politycznie, ale zdecydowanie tutaj największą estymą, szacunkiem cieszyła się Polska Partia Socjalistyczna. To była taki trzon, szczególnie przed odzyskaniem niepodległości, w międzywojniu również. Natomiast wiadomo, im dłużej ta dzielnica istniała, tym bardziej ludzie byli coraz bardziej napływowi, coraz bardziej te trendy się zmieniały. No ale właśnie ta dzielnica była takim fenomenem, bo właściwie była takim światem w Nowym Sączu, który miał swój własny kościół, swój własny centrum dworzec, swoje własne centrum kultury, jakim był dom robotniczy,
i swoją własną szkołę, która się tutaj właśnie naprzeciwko mieściła, która do dzisiaj tutaj funkcjonuje, a więc można było... Takie miasto mieście. Można było powiedzieć, można było się tu urodzić, przeżyć życie i umrzeć. I właściwie tylko cmentarz znajdował się pomiędzy starym miastem, a dzielnicą kolejową na ulicy Rejtana. Jak zmieniało się znaczenie tej dzielnicy na przestrzeni lat? Myślę, że taki swój boom, taki czas prosperity przypadał na ten czas, kiedy to wszystko powstawało, do I wojny światowej. Oczywiście cały czas w okresie II Rzeczpospolitej. Trochę czasy komunizmu wypaczyły niektóre też idee związane z tym kolejarstwem, trzeba o tym wspomnieć. No i zmieniło się w czasach komunizmu też zabudowa tutaj. Wyrósł nam hotel Orbis, który był tutaj budowany, dzisiaj Beskid. Powstał słynny Pekin, powstawały bloki tutaj na osiedlu Łany Żółkiewskiego i tak dalej. To się zaczęło zmieniać. Nagle ten świat, który tutaj był taki zamknięty, bo tutaj przecież były zboża, tutaj były ziemniaki, baraki kolejowe, całkiem inny świat przed wojną zniknął. Jakby zaczął być wchłaniany przez resztę miasta, no i dzisiaj dzielnica kolejowa jest nieodłączną częścią Nowego Sącza. Ale też ta dzielnica kolejowa traciła na znaczeniu wraz z faktem, że kolej traciła na znaczeniu. Tak, kolej niestety zaczęła podupadać, no i odbiło się to na parku kolejowym, odbiło się to na domu robotniczym, na dzielnicy kolejowej. No, na szczęście, tak jak wspominaliśmy, większość z tych zabytków jest odnowiona. Właściwie wszystkie z nich są zadbane, więc pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie przetrwają dla kolejnych pokoleń.